Cześć wszystkim, dzisiaj wleci tak samo krótki odcinek. Jak widać, idę dolać inwertu do odkładów. Tutaj podejdziemy pod ulę, zobaczymy jak się mają po pierwszym dniu od podania parownika, czy gdzieś nie wiszą brody. Jak widać, pszczoły latają, mają się dobrze. Muszę tutaj posprzątać jeszcze te papiery, bo wczoraj powyjmowałem i no nie miałem czasu tego ogarnąć. Dzisiaj mam troszkę więcej tego czasu, także muszę tu posprzątać. No widać, że pszczoły mają się dobrze, wszystko jest ok. Zajrzymy, popodnosimy daszki, zajrzymy do uli. Kurczę, chyba tam znowu tego daszku nie domknąłem. No dobra, pójdę, go poprawię zaraz. Idę, tak jak mówię, podolewam inwertu do pszczół. Trochę tu mam, słuchajcie, za ciasno. Jak pozabieram te odkłady, na pewno ten będę łączył, co tutaj jest z płyty OSB zrobiony. No i może jeszcze jakiś włączę tamten styrodur, zabiorę, bo on idzie do likwidacji. No trochę muszę tu miejsca zrobić. Jak pozabieram po sztuce, no to będzie można je o parę centymetrów poprzesuwać i będzie trochę więcej luzu. No, dobra. Aha, jeszcze miałem powiedzieć, słuchajcie, pole przekwita, dugryki to już w praktyce nie ma, ale gdzie nie gdzie tutaj gorczyca się wysiała, słonecznik, także pszczoły coś tam jeszcze skorzystają. Tu jeszcze kwitnie facelia tuż obok, także jeszcze mogą śmiało sobie pyłku nanosić. Ja tutaj tą facelię będę kosił, to też no, niezbytnio dobrze to wpływa na pszczoły, jeżeli by miały jakieś duże pożytki, te pola, poplony, no to wiadomo, że pszczoły mogą się spracować. Także tu jest zdanie podzielone odnośnie tych późnych pożytków. No, trzeba być ostrożnym. To jest podobnie tak samo jak na włoci czy na wrzosie. No. Trzeba uważać, żeby tych pszczół nie spracować. Dobra, widzimy się przy odkładach. No i tak, tu mi ostatnio brakło inwertu. Dlatego przyszedłem dzisiaj dolać. Nie wiem, tutaj chyba w tych dwóch ostatnich, a zresztą zobaczę później, chyba tam zalałem i po prostu mi dalej brakło. Myślę, że tyle wystarczy. Ja podkarmiam słoikami półlitrowymi i litrowymi. Także no muszę chodzić co drugi dzień i dolewać. No ja taką metodę sobie wybrałem, może nie jest idealna, ale no, tu się pszczoły nie topią, nie trzeba tak uważać, że te daszki domykać. Jak w innych powałkach, z innymi podkarmiaczkami różnie bywa. Czasami te takie pudełkowe też się gdzieś tam nie domknie, pszczoły poprzechodzą. No najlepiej, jeżeli chodzi o to, że pszczoły się nie topiły, no to słoiki najlepiej wychodzą. No i ja tak stosuję, zobaczcie, topinambur tam zakwitł. To jest chyba pierwszy rok, w którym pszczoły go oblatują, skorzystają. No już można powiedzieć, że czuć tą jesień. Ja idę zobaczyć, czy są jakieś grzyby. Tutaj mam taki mini lasek, oczko wodne. I tutaj zawsze coś rosło. Tutaj rosły te purchawki białe. Ciekawe, czy cokolwiek jest. No nic nie widzę. Możecie tak w ogóle dać znać w komentarzach, czy u was już grzyby są. Bo ja w zeszłą sobotę byłem, no, pszczółka przyleciała. W zeszłą sobotę powiem wam szczerze, że byłem i nawet muchomora nie znalazłem na takiej miejscówce, co zawsze tam pełno maślaków jest. No niestety, nic nie widzę. Kurczę, no nic nie ma. Jak mówię, jak możecie, to dajcie znać, z jakiego regionu jesteście i czy u was już grzyby się pojawiły. A u mnie na chwilę obecną, no to za bardzo grzybów nie widać. No ale
może w sobotę albo w niedzielę wybiorę się na jakąś miejscówkę tam, gdzie zawsze jeździłem. Mam parę miejscówek, gdzie różne grzyby występują. Jedną miejscówkę mam na Kanie i ponoć Kanie się pojawiły już. Także może warto jechać i sprawdzić. No, ale dobra, bo to nie kanał o grzybach ma być, a dzisiaj miało być o pszczołach. Łączę się przy jakimś odkładzie, myślę, jak będę dolewał, a później przy rodzinie produkcyjnej zobaczymy, jak tam kwas odparowywuje. Zapraszam do oglądania. No i tak, tu mamy taki odkładzik, który już Wam mówię, że ma za dużo ramek. Tu w niektórych odkładach po prostu, no do przodu dodawałem ramki. Ten odkład na przykład pójdzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pięciu ramkach najprawdopodobniej do zimy. Tu jest pszczoła Kaukas. Także taka ciekawostka, ja ich tutaj nie będę rozbierał. Jakiś przegląd zrobimy na pewno. Może w połowie października. I najprawdopodobniej, no nie wiem, może wtedy będę łączył. No wtedy będę widział po prostu, jaka jest siła, jeżeli chodzi o odkłady. Tak jak mówię, w tym roku na pewno nie będę zimował mniejszych niż 5 ramek, bo moim zdaniem to nie ma sensu. A tu jest akurat taki odkład, który moim zdaniem pójdzie właśnie na 5 ramkach do zimy. Możecie sobie zobaczyć, ile uliczek jest obsiadanych. No, dolewka inwertu. Łączę się przy następnym. No, a tu jest odkład tuż obok, który tak samo pójdzie na 5 ramkach. Tą ostatnią tutaj zabiorę. Albo zostawię jako zatwór, jeszcze się zastanowię. Czasami tak robię. I tak samo, no widać, ile jest obsiadanych. U mnie przypuszczam, że większość odkładów właśnie będzie 5 ramek, niektóre na 6. Tu jest akurat bakwas Anatolika. Jeszcze pokażę gdzieś może innego bakwasta. Tu mam jeszcze bakwasta Medę. Jakąś krainkę jeszcze pokażę. Pszczoły, jak widać, chętnie też ciasto zjadają. No i inwert też cały wypiły. Jeszcze tam trochę jest. Także wlatuje dolewka. Pszczoły nieagresywne. Jeszcze, słuchajcie, zapomniałem o najważniejszym. Tradycyjnie chciałem Was zachęcić do dawania łapek w górę bądź dół. Jeżeli się komuś nie podobało, chciałem zachęcić nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. No i zapraszam do oglądania. No a tu z kolei mamy krainkę. Tu też jest tak samo za dużo ramek. Ona, przypuszczam, że pójdzie na 5 ramkach tak samo do zimy. Tutaj muszę tak samo inwertu dolać. Nie pamiętam, co to jest za krainka. Nie wiem, czy nie karpatka. O, a tu mamy na przykład odkład, który jest na 4 ramkach. I ten odkład pójdzie najprawdopodobniej do łączenia z którymś tutaj z tych odkładów. Jeżeli taki odkład połączę z podobnym odkładem do siebie, jeżeli znajdę taki, co tutaj tak samo na 4 ramkach funkcjonuje, także z odkładu zrobi się rodzina na 7-8 ramkach. No tu nie, tu ta piąta, ona jest w ogóle nie obsiadana. 4 ramki jak nic. Także no to pójdzie do łączenia. No tak jak mówię, w tym roku na pewno nie będę zimował mniej niż 5 ramek, bo taka rodzina ma mniejsze szanse powodzenia przetrwania zimy. Ja co prawda nie mam wczesnych pożytków, żadnych rzepaków, no ale no żeby odkład się dobrze rozwinął, no to no musi minimum na tych 5 ramkach być. Takie odkłady no tak samo na wiosnę podkarmiam, żeby nabrały tej siły. I taki odkład już na tam czerwiec, załóżmy, będzie gotowy na jakieś pożytki. No i tak, słuchajcie, o tym właśnie mówię. Dobrze, że tu jest resztka inwertu. Ja zaraz to wyleję. Tutaj trochę pszczół się potopiło. No pomimo tych wręg, nie wiem, chyba za blisko ten ul tutaj stoi. Znowu nie domknąłem. Kwasu na chwilę obecną ze 100 ml tyle odparowało. Widać, że się ładnie sączy. Sznurek jest mokry przy końcu. Pszczoły tutaj widać. Są na powiedzmy na 8 ramkach one pójdą do zimy. Tutaj tuż obok jest kolejna rodzina. Tak samo, zobaczcie,
Widać, że leci, odparowywuje. I pszczoły, jak widać, mają się dobrze. Tu brakło mi beleczek i gdzieniegdzie po prostu poustawiałem na ramkach. Ale jak sami wiecie, tu na tym knocie właśnie odparowywuje kwas mrówkowy i najwięcej leci tutaj. Także muszę, tak jak mówię, dokupić beleczek i nie powinno się tak stawiać, co tu dużo mówić. Powinno to stać na beleczka, ale zabrakło mi, tak jak mówię, beleczek. Już nawet nie domawiałem, bo jestem spóźniony z leczeniem. Teraz jest ostatni dzwonek, żeby przeleczyć te pszczoły, bo ostatnie dni ciepła są. Także w tym roku trochę partyzantka na przyszły rok. Muszę się lepiej przygotować. Zresztą te beleczki to nawet może dzisiaj jeszcze zamówię za pamięci, bo później zapomnę i wiecie jak jest. W każdym razie widać, że kwas odparowywuje. Dobra, potrzebuję drugiej ręki. Tutaj mam tegoroczny odkład. To jest trochę taki silniejszy odkład. Zobaczcie, tak samo kwas odparowywuje. I tutaj widać, że znaczna ilość tego kwasu poszła. Tutaj jest siatka na dole i dałem folię do góry, tak jak poprzednio robiłem. Skoro jest dennica osiatkowana, to dałem folię na górę. Tak jak mówię, tu większa siła. Być może tu na samej kuli czerwiu po prostu ustawiłem i dlatego więcej pszczoły odparowały. Staram się tak mniej więcej stawiać ten parownik, gdzie jest dużo pszczół. No to tam, gdzie jest dużo pszczół, no to przeważnie, tam jest czerwie. Dobra, może już tutaj więcej, chyba że jeszcze jedną rodzinkę pokażę, tam tą drewnianą, o właśnie, tam jest ul drewniany 18, także jeszcze tak z ciekawości tam zajrzymy. No i tak, tu jest tak samo dennica osiatkowana, ul deska 30 mm, 18, tylko że tutaj są ramki wielkopolskie, mam na dwóch 18, z tych 18 chyba będę rezygnował, mam zamiar się przerzucić na duże ramki wielkopolskie. No i tutaj dostały chyba też 100 ml, bo to jest dosyć sporawa rodzina. I jak widać, tyle odparowało. Powiem wam tak, jednak troszkę różnicy jest i tutaj tak samo folia była na górze, jeżeli chodzi o styrodur, a jeżeli chodzi o ule drewniane, no to jednak w tych styrodurach widzę, że szybciej ten kwas odparowuje. Poprzednio przeglądałem tamten styrodur i tam widzieliście, że jest jednak różnica, jeżeli chodzi o odparowywanie kwasu mrówkowego, a tak samo jest tam dennica osiatkowana. I tu folia, także macie teraz fajne porównanie, jeżeli chodzi o ul drewniany. No tu widać, że znacznie mniej tego kwasu odparowało, chociaż można powiedzieć, że jest porównywalnie, może jakieś łyżeczka więcej, o 5 ml może więcej. Także tu jest fajny właśnie przykład teraz. No, a tutaj słuchajcie, widzicie, teraz daszek domknąłem, już jest tak jak ma być. I co robią pszczoły? Dlatego nie lubię, nie jestem przyzwyczajony do stosowania tych podkarmiaczek powałkowych. W ogóle to jest drugi rok, gdzie włożyłem taką podkarmiaczkę, bo te podkarmiaczki mam chyba tylko dwie. I czasami z nich korzystałem. No, dla mnie jak najlepiej słoiki, żeby po prostu nie dopuszczać do takich rzeczy. Czasami po prostu się przeoczy. Nie wiem jak ja to zrobiłem, że drugi raz popełniłem ten błąd, ale tak jak mówię, za dużo tutaj uli mam. Wszystko jest na styk. W tym roku było bardzo dużo pracy i nie miałem czasu nawet tutaj przewieźć już. Nie miałem czasu przewieźć tych uli. Ale tak jak mówię, ten OSB i ten styrodur wylecą stąd, także już będzie miejsce. Już będzie miejsce, w tym roku trochę, być może i za dużo trochę tych odkładów zrobiłem. Mogłem zrobić te 8 odkładów mniej, załóżmy.
bo przez to później są komplikacje, choćby nawet tutaj po prostu zabrakło miejsca. Dobra, może tutaj zamknę te pszczoły, chociaż jak jest kwas mrówkowy w środku, no to pszczoły no niechętnie się rabują. Tutaj widzę, że już resztka inwertu będę musiał jutro dolać, czy tam pojutrze. A może teraz im dam, słuchajcie, syrop cukrowy z ziołami, z dodatkiem ziół. Dobra, jedną ręką to jest nierobota. Jedną ręką to jest nierobota. Jak możecie, to zostawcie coś po sobie. Ja myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Także zapraszam do oglądania. A jeszcze jedną ciekawą rzecz wam pokażę. Tutaj miałem korpus przestawiony. No jak się ma trochę tych uli, no to czasami takie rzeczy są no nieuniknione, że gdzieś się coś przestawi. I tutaj była szczelina. Ja już to poprawiłem. Zobaczcie, ile pszczół przylatuje z pyłkiem jeszcze z nawoci. No u mnie to, że się przedłuża sezon, jeżeli chodzi też o czerwienie matek, to jest nieuniknione, no bo zobaczcie, ile pszczoły noszą jeszcze pyłku. Także u mnie jeszcze matki czerwią w pełni. Ja pomału te gniazda zalewam. No i tak to u mnie wygląda. No. Wiem, że nie wszędzie tak jest. U mnie jeszcze można powiedzieć, że pożytek trwa. Może już nie są to jakieś duże ilości, ale noszą duże ilości pyłku. No dobra, ja tutaj posprzątam, pozabieram te folie, to wszystko, co wczoraj już nie miałem czasu. Także jeszcze raz zapraszam do oglądania, a jak się podobało, zostawcie coś po sobie. Trzymajcie się, cześć, hej.